Trenuję łucznictwo około 20 lat. Moim największym sukcesem w karierze sportowej zdobyłem złoty medal indywidualnie w Atlancie w 1996 roku i drużynowy srebrny medal. Strzelałem ja, Tomek Leżański, no i niestety nieżyjący już w świętej pamięci Staś Jurecki. Jestem po wypadku, mając 4 latka. Może to tak banalnie zabrzmi, ale baran mnie uderzył i tutaj mi właśnie zniszczył całe biodro. Moja przygoda ze sportem zaczęła się w roku 1969. Pływałem około chyba 3 lat, ale coś mi to nie wychodziło za bardzo, chociaż miałem brązowy medal na Mistrzostwach Polski. I około 15 lat jeździłem na nartach jako zjazdowiec. Lekarz, który nas tam prowadził, powiedział w ten sposób, że on się trochę obawia o te moje bioderko, także zrezygnowałem. Zostać łucznikiem to jest naprawdę trudno. Jest to mozolna, długa praca. Około 5 lat łucznik musi się szkolić, żeby jakiś wynik osiągnął. Moje pierwsze zawody, pamiętam, były w Gorzowie Wielkopolskim i tam panowie i mówią, że a to taki nowy przyjechał olejnik, ale nie, on to słabo strzela, on to medalu nie zdobędzie. No i w tym roku, właśnie w tym roku co byłem, nie zdobyłem tego medalu, ale tak się zawziąłem, zacząłem sukcesywnie trenować, że na drugi rok zdobyłem złoty medal. Z bardzo dobrym wynikiem, bo przekroczyłem 1200 punktów, co którzy zawodnicy do tej pory jeszcze tego nie zrobili. Taką większą imprezą to były halowe mistrzostwa Europy, zdobyłem złoty medal. Mistrzostwa Europy halowe odbywały się co 2 lata, od 1993 roku. Byłem jedynym zawodnikiem tu w Europie, że ten złoty medal zdobyłem 3-krotnie. Mistrzostwa Polski także, prawie że co roku mam medal, złoty albo srebrny. Mistrzostwa Świata drużynowy, to był Madryt, Włochy, Nowa Zelandia. Na pewno jestem dumny ze wszystkich medali, które zdobyłem, a było ich naprawdę bardzo dużo. Najważniejszy właśnie Paralimpiada Atlanta w 1996 roku. Byłem bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze strzelałem. No ja nawet nie miałem pojęcia, bo internetu wtedy jeszcze nie było u nas i nie można było tak przeglądać tych wszystkich światowych wyników, że jestem w liście rankingowym na pierwszym miejscu. Także dla mnie też był taki szok, że kurczę, no może mi się uda i wygrać ten złoty medal. Eliminacje do rundek tak zwanych olimpijskich, było to 2 razy 70 metrów. Zająłem pierwsze miejsce w tych eliminacjach, czyli mówię, kurczę, jest bardzo dobrze, no może coś tam się powalczy dalej. Padał deszcz i ta skórka mi, taka ochrona na palec, tak mi zmokła, to była bardzo śliska i jak naciągałem łuk, po prostu jeszcze nie dokończyłem naciągania, ta strzała mi wyleciała z tej i strzeliłem 0. No i właśnie tak sobie pomyślałem, a to najwyżej będę walczył tylko o brązowy medal, jak przegram z tym Koreańczykiem. Okazało się, że Koreańczyk strzelił 5. Później druga strzałka, ja strzelam 10, Koreańczyk strzela 5, czyli jest remis. I trzecia strzała, strzelam 10, Koreańczyk 5, także wygrałem. Ale walczyłem z Francuzem, gdzie znałem tego zawodnika bardzo dobrze, z Mistrzostw Europy. Ja wiedziałem, czułem, że jestem lepszy od niego, no i łatwo mi już przyszło. Także wygrałem z nim. W pierwszej chwili to szok, człowiek do człowieka nie dociera, to, że człowiek ma ten złoty medal. Jakoś takie te przeżycia, emocje są tak duże, że łzy się cisną do oczu, no ale później jakoś te emocje padają i człowiek się czuje jeszcze bardzo szczęśliwy. Gdybym miał wybierać, to na pewno jeszcze raz bym wybrał łucznictwo i czym jest, no, to wszystkim, no, i rehabilitacją, i sposobem na życie. Można poznać dużo ludzi ciekawych, różnych, w różnych miejscach, gdzie nawet mi się nie marzyło być, zwiedzić kupę świata, przecież jakby nie było to i w Nowej Zelandii, w Australii. Byliśmy w Ameryce i w Korei, gdzieś tam całą Europę zjeździłem. Na pewno tego, gdybym nie uprawiał takiego sportu, nigdy nie stać by mnie było i na pewno bym nie pojechał. A tak to i mam bardzo dużo znajomych różnych, gdzie się spotykamy, rozmawiamy. Fajna taka atmosfera, no fajnie jest. Na pewno chciałbym zdobyć jakiś medal na Paralimpiadzie w Pekinie, obojętnie jakiego to koloru.
No i po olimpiadzie chcę ogłosić, że kończę karierę sportową. W międzyczasie ukończyłem kurs instruktorski. Jestem instruktorem ucznictwa. I tutaj, gdzie obecnie mieszkam, jest klub UŁKS Włoszczowice, gdzie dzieci już 2 lata trenują, jeżdżą na zawody, zdobywają medale. Także chciałbym z nimi popracować. Dokąd tylko mi zdrowie pozwoli, to będę tutaj szkolił dzieci. Chciałbym wychować może jakiegoś olimpijczyka.